Z tej strony Paulina Klimek i właśnie rozpoczęliśmy galę KSW 74 i rozpoczęliśmy ją w sposób iście koncertowy, bo Borys Dzikowski urywa głowę dzisiaj swojemu przeciwnikowi, fantastycznie debiutując w KSW. Witamy! Witam serdecznie, bardzo się z tego cieszę. Tak naprawdę założenia, które były założone, zostały spełnione. Taki mieliśmy plan, żeby straszyć cały czas, pracować na dipach po to, żeby przeciwnik myślał, że będę wchodził po nogi i jeżeli opuści ręce, będzie taka okazja, to wystrzelić do góry i udało się. Super, że w 40 sekund, fenomenalnie. Jeżeli debiutować w KSW, to właśnie w ten sposób. Cieszę się, że to ja jestem fundatorem tego nokautu. Pewnie miałeś jakiś pomysł, jakieś wizualizacje, ideały na tę walkę, ale czy w najśmielszych twoich marzeniach spodziewałeś się 40 sekund i haja? Ha, nie. Nie spodziewałem się 40 sekund. Tak naprawdę od początku wzięcia tej walki wizualizowałem swoją rękę w górze, ale że to będzie 40 sekund po prawym high kicku, to mam wrażenie, że to nie jest sen i za chwilę mnie z niego wybudzą, jeżeli to tak. Dziękuję. Ostatnie moje pytanie w takim razie, jakie plany na ten rok? Bo jeszcze się nie kończy, a wydaje mi się, że apetyt jest mocno rozbudzony w tym momencie. Powiem tak, jeżeli organizacja będzie mną zainteresowana, to jak naprawdę myślę, że gotowość swoją na grudzień zgłaszam już teraz. Czekam na telefon, biorę co będzie dane i lecimy z tym. Słuchajcie, jeżeli dostawać szansę od KSW, to wykorzystywać je właśnie w taki sposób. Fantastyczna dyspozycja dzisiaj Borysa Dzikowskiego, proszę. A i chciałbym jeszcze podziękować Marcinowi Dziwakowi za to, że był ze mną. Tak naprawdę skończył nas trenować zapasy, nas trenować jako zawodników, więc cieszę się, że mogłem ufundować mu taką nagrodę w postaci koszulki z moim imieniem, nazwiskiem i prawym high-kickiem. To dla niego. Dołączamy się do pozdrowień. Dzięki. Jeszcze jedno. Proszę. Konufry, trzymaj się, już niedługo będziesz z nami. Pozdro dla ciebie. Pozdro, Onufry. Dzięki, Piątka. We'll be right back.